Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, dzisiaj elektryzujące wieści do mnie dotarły. Jak widzicie, jestem na stronie domina. Zachęcam, żeby wejść i sobie e, popatrzeć. Otóż, na super teście, dwa nowe czołgi premium prawdopodobnie będą testowane. I o ile jeden kompletnie i zupełnie mnie nie interesuje, nie jara i tak dalej, o tyle drugi. No, to jest coś, co powinno zagościć w moim garażu ewidentnie. No, jedziemy od tej popierdółki najpierw, czyli T4485M. Kolejny medium tank. Wprowadzenia jego nie rozumiem, ponieważ z jednej strony mamy już przecież takie dobrze losowane tanki poziomu 8, Kompletnie nie wiem dlaczego. Można by było go wrzucić bardziej do drzewka przecież do licha ciężkiego. Nie wiem, czy ktoś w ogóle będzie chciał kupić taki czołg. No ale zobaczmy, co on takiego ma. Otóż medium tank o ilości HP 1200, czyli to jest słabo, naprawdę to jest ósemka, więc słabo. Mamy 750 koni przy masie 31 ton, i to już jest rewelacja wręcz. Czyli. WG proponuje nam czołg w rodzaju T44, ale na pewno o wiele bardziej mobilny. Mamy stosunek mocy do masaż 23,9 konia, to jest super. Dodatkowo prędkość 60 na godzinę, 20 do tyłu. Obrót kadłuba 60 stopni na sekundę. Obrót wieży, 52. I mamy opory dla gruntu dosyć małe. Pancerz kadłuba niestety jest słaby, no wiadomo byłaby większa masa tutaj, gdyby tego nie było. Mamy pancerz kadłuba 75, natomiast pancerz wieży 115, czyli również słabo. Zasięg widzenia 380, zasięg radia 700, liczba załogantów 4. No i co najważniejsze też działo, 85 o dziwo, tak, przypominam to jest ósmy poziom, 85... I mamy tutaj penetrację 183, damage 180 zaledwie, czyli nieduży dpm 2200, ponieważ wychodzi szybkostrzelność aż 12,5. To jest naprawdę duża szybkostrzelność, słuchajcie, przeładowanie 4,7, celność 0,34. To jest pewnie na 100% załodze, więc 3,6 będzie oryginalnie pewnie, czas celowania 2. 0,1, czyli pewnie 2,1, 2,2 i wychył działa. Opuszczanie, co jest bardzo ważne, 6 stopni. Moi drodzy, co to takiego? No, bardziej na lajta to podchodzi, prawda? No, bo działo takie troszeczkę lajtowate. No, jednak na tym poziomie ósmym obrażenia 180, to jak na medy jest niedużo. Co do penetracji, to wiem, że się przyzwyczaili już wszyscy, że medy dostają potężną penetrację, no ale tutaj mamy bardzo mobilny czołg, prawda? I do tego bardzo duża szybkostrzelność, 85 mm. Działo pozwala moduły tak średnio uszkadzać To jednak nie jest 90 ani 105 Niemniej jednak coś tam zrobi No szybkostrzelność bardzo duża Wiadomo, że jeszcze tutaj różnego rodzaju dosyłaczki Jedzonko i tak dalej Podniesie nam tą wartość Także DPM będzie na całkiem wysokim poziomie ha, Dla mnie to ewidentnie czołg nie jest Natomiast jest mnóstwo graczy Którzy lubią bardzo szybkie Tego typu pojazdy No i kurczę, Może to dla nich być coś ta przednia płyta jest bardzo dobrze skontowana, więc przy odpowiednim ustawieniu ona odbije. Zobaczmy, jak to z boku wygląda. No taka bardzo szybka T44A, czyli pancerz jest dokładnie taki sam, zarówno górna, jak i dolna płyta. To może i fajnie z boku też. Czyli wszędzie mamy 75 mm. Hmm. No. Ten czołg oczywiście ma swoje miejsce w wocie, ale kurczę, może on zastąpić niektóre inne pojazdy, żeby troszeczkę miał więcej opuszczania tej lufy. Powiedzmy 7 stopni, 8 stopni byłoby troszeczkę lepiej. Wieża słabo opancerzona, ale też by trzeba było przetestować, czy tutaj jakieś za zero szachrajstwo <laughs> nie będzie się odprawiało. No nie wiem, słuchajcie. Takie parametry czołgu wprowadzono. Ale teraz gwóźdź programu. Od razu japa mi się cieszy. <laughs> Słuchajcie, oto jest. Otóż WG prawdopodobnie zdecyduje się wprowadzić coś, co nazywa się JakTiger H. I tutaj, akurat pojawienie się tego pojazdu jest jak najbardziej zasadne, moim zdaniem, ponieważ jak wiecie, JakTiger 88 wycofany. I wszystkie czołgi, które będą miały preferencyjny matchmaking, prędzej czy później będą z zupełności wycofane. I teraz tak: mamy tutaj jak tigera, niestety chyba nie jest to pancerz Jadzi 88, tylko Jadzi tej podstawowej 9 poziomu, ale mamy działo 12,8. Fertkowe chyba. No i <noise> bardzo by mnie ciekawiło pogranie czymś takim. Jakie różnice w stosunku do zwykłej jaczki? Otóż Tedek Premium ilość HP 1600, czyli tu już mamy lepiej. 1600, słuchajcie, to jest jeden strzał. Dodatkowo wytrzymamy spoko w stosunku do zwykłej. Moc silnika 700, trzyma się 74. No. Bieda, prawda, 9,34, prędkość maksymalna 38 i 12 do tyłu, obrót kadłuba słabiutki, czyli 20. Opory dla gruntu, no nawet nie aż takie tragiczne. Pancerz kadłuba 25080, zasięg widzenia 370, zasięg radia 740 i liczba załogantów 6. Działo, bo to jest najważniejsze. 12,8 pak 44 o długości 55 kalibrów damage 490. Czyli naprawdę, w tym momencie, na jaczkę 88 spokojnie można sobie wyjechać i tam y, troszeczkę jej napsuć krwi. Ale tutaj, jak będziemy mieli. W perspektywie dostanie za 500, to już będzie troszeczkę gorzej. Penetracja 246, no to bez porównania również jest z jaćką 88. Gold to samo 311. DPM podstawowy wychodzi tutaj 2300 z tego co widać. Szybkostrzelność 4,8 i celność 0,33, czyli pewnie tu będzie 0,34 albo 0,35 normalnie w danych. Czas celowania będzie 2,3. To jest ok, jak na tak potężne działo, to jest ok. Wychył działa w dół 7,5 stopnia. No, gdyby dali troszeczkę więcej, to w wielu miejscach można by było pokazywać tą górną płytę nadbudówki. I zobaczmy, co tutaj takiego ciekawego będzie, jeżeli chodzi o pancerz. Uwaga, uwaga. A oto i pancerz 270 mm, niby tu, chociaż to powinno być 250. No, ale niby 270 jest u góry, 150 tutaj to jest standard. No i niestety, wydaje mi się, że tutaj na dole jest 100 mm, a nie tak jak w Jadzi 120, czyli będzie tu wyraźny weak spot. Niestety, niestety. Ha, natomiast Pojazd jest no, powiedziałbym w kręgu moich zainteresowań, jak tylko zobaczyłem tego newsa to się bardzo ucieszyłem. No bo tamta poprzednia Jaćka już jest przeze mnie troszkę ograna, już tak właściwie tam w tawocie trochę jest upaprana i sobie stoi w garażu. Ale takim czymś z działem 128 mm bardzo chętnie bym sobie pograł. Jestem ciekawy, jakby to się miało do Ferdynanda. Oczywiście, Ferdynand o wiele, wiele szybszy będzie od tej jadzi. To tam bez dwóch zdań. Lepszy wychył działa na boki prawdopodobnie, Ferdek będzie miał bez dwóch zdań. Natomiast ten ma 1600 hapsa. Pamiętajmy, to jest jednak różnica. Do tego z boku będzie ciężej go przebić niż ferdka. No, ferdek naprawdę dla kumatego gracza i nawet nie kumatego nie stanowi jakiejś tam ogromnej przeszkody przebijanie go. Hmm, czyli no, co? Trzeba pieniądze odkładać. <laughs> nie wiadomo kiedy coś takiego wejdzie, ale w przypadku jak Tigera jestem na tak. W przypadku yy, tego malucha. Znaczy malucha, no w przypadku tego Madzika to jest mi to obojętne, bo go nie kupię po prostu, aczkolwiek jego parametry wydają się naprawdę naprawdę interesujące. Gdybym tylko grał takimi szybkimi czołgami, to pewnie byłby to priorytetowy zakup. Ale no cóż, mógłbym zamiast maratonów fertkiem robić maratony taką jadzią. Pewnie by nie były tak ciekawe, no bo to jednak jest, kurczę, wolny moloch. To nie byłoby to. Ale odbijania też by było troszeczkę więcej. Ta szybkostrzelność tutaj też mi się nawet podoba. 4,8. Kurcze, dlaczego nie? Wydaje mi się, że isy trójki byłyby mocno pognębione przez tego TDK. Chciałbym to zobaczyć. Też w zależności od mapki. Nie wiem co o tym myślicie. O obydwu tych pojazdach. Mi jak Tiger zdecydowanie bardziej przypada do gustu, aczkolwiek no, WG, kolejny pojazd taki bardzo wolny e, chce dodać do gry, a z drugiej strony ciągle nam trąbią, że właściwie trzeba by było przyspieszyć wszystkie czołgi, żeby grę zrobić bardziej dynamiczną, tylko, że ja grając w WOTA nie chcę mieć, kurde, dynamiczną, e, czyli Quake'a, tylko chcę mieć bardziej trochę taktyczną i zdaję sobie sprawę, że skoro wybrałem do grania World of Tanks, to chcę grać takimi wolnymi molochami też, bo takie były i trudno. No to jest ograniczenie. Jakieś tam, wiadomo. Także jak dla mnie, idealna informacja, jak tiger. H, czekam. Oby tylko tu nie znerfili, zwłaszcza tego działa, bo jeżeli działo z nerfią i szybkostrzelność będzie jeszcze mniejsza, no to wtedy lipa. Wtedy rzeczywiście lipa. Ale wygląda to obiecująco. Dobra, to tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.